Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji połączone z Komisją Rolnictwa i Spraw Społecznych. Następnie witam pana wójta. Dzień dobry. Panią skarbnik, panią sekretarz, pana kierownika, obsługę rady i wszystkich członków obydwu komisji. Pozwolę sobie na siedząco. Przechodzimy do punktu drugiego. Czy są jakieś uwagi do porządku posiedzenia? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? Dziękuję. Wszyscy są za. Przechodzimy do punktu trzeciego. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji, mojej może, czyli Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Proszę o przedstawianie kandydatów. Pan przewodniczący Warycha. Dziękuję. Zgłaszam radną Napieralską. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie widzę. Kto jest za? Wyraża zgodę. A, czy pani Napieralska wyraża zgodę? No. Dziękuję. Kto jest za kandydaturą pani Napieralskiej na zastępcę przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tylko członkowie Komisji Budżetu i Finansów. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Wszyscy członkowie są za. Pani Napieralska została zastępcą przewodniczącego. A teraz proszę o głos panią przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Spraw Społecznych o prowadzenie. Witam serdecznie. Przechodzimy do wyboru wiceprzewodniczącego Rolnictwa i Spraw Społecznych. Proszę o kandydat. Proszę. Proszę. Pani starosta. Proszę bardzo. Czy są jeszcze chętni na zgłoszenie kandydatów? Nie widzę. Wpisujemy pana Krzysztofa Staszczyka na wiceprzewodniczącego i głosujemy. Czy się wyraża zgodę? A, czy wyraża zgodę. Tak, wyrażam zgodę. Wyraża bardzo. Kto jest za, żeby Krzysztof Staszczyk był wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Spraw Społecznych? No właśnie. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Wszyscy jednogłośnie. Staszczyk został. Pan Staszczyk został zastępcą, wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Spraw Społecznych. Dobrze, teraz przechodzimy do punktu czwartego, wspólnego obydwu komisji. Wypracowanie opinii na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zadzień za rok 2023. I o głos prosimy pana wójta. Bardzo dziękuję. Państwo przewodniczący, szanowni państwo radni, drodzy państwo. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zadzień za rok 2023 zostało przedłożone w ustawowych terminach zarówno państwu jako organowi stanowiącemu, jak i organowi nadzoru w postaci Regionalnej Izby Obrachunkowej. Budżet gminy Zadzień na rok 2023 został uchwalony uchwałą Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 roku i zakładał on uzyskanie dochodów w kwocie 42 812 303 zł 35 groszy, realizację wydatków na poziomie 45 118 770 zł i 18 groszy, uzyskanie przychodów w kwocie 2 890 900 zł 23 grosze, a także realizację rozchodów na poziomie 584 433 zł i 40 groszy. Różnica między planem dochodów a planem wydatków w przyjętej uchwale w dniu 29 grudnia 2022 roku wynosiła 2 306 466 zł 83 grosze i stanowiła planowany deficyt budżetu, który miał zostać pokryty przychodami z nadwyżki z lat wcześniejszych. W trakcie roku 2023 łącznie dokonano 28 zmian budżetu i dokonane one były uchwałami Rady Gminy Zadzim, które są między innymi wyszczególnione na stronie 5 niniejszego sprawozdania.
W wyniku wprowadzonych tych wszystkich zmian w ciągu roku plan dochodów zmalał o 3 260 218,23 zł. Plan wydatków zmalał o 3 711 792,57 zł. Plan przychodów wzrósł o 848 425,66 zł. A plan rozchodów wzrósł o 1 300 000 zł. Na dzień 31 grudnia budżet gminy Zadzim zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 854 892,49 zł. Analizując, drodzy Państwo, sprawozdanie z wykonania budżetu, tutaj w sprawozdaniu, które Państwo otrzymaliście, myślę, że jest ono dość szczegółowo przygotowane, to chociażby z racji używania przez nas jakby teraz innego programowania, które właśnie w taki sposób tutaj też pozwala przygotować to sprawozdanie. Myślę, że ono jest dość szczegółowe. Niemniej jednak ja tutaj postaram się przedstawić te najważniejsze pozycje zarówno ze strony dochodowej, jak i strony wydatkowej, a także podsumowania właśnie wykonania budżetu za rok 2023. Szanowni Państwo, jeśli analizujemy dochody ogółem za rok ubiegły, tutaj od strony 6 niniejszego sprawozdania, to dochody budżetu gminy wyniosły te zrealizowane 39 377 876,29 zł, a więc ich realizacja stanowiła 99,56% planu. Realizacja dochodów przedstawiona jest od strony 6. I tutaj oczywiście dochody ogółem dzielimy na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody bieżące tutaj znajdujące się i zawarte w tabelach między innymi od strony 7. Wykonane zostały na poziomie 26 397 110 zł 8 groszy, co stanowiło 99,33% planu. Tutaj jeśli chcielibyśmy prześledzić poszczególne działy i realizację tych dochodów bieżących, od strony 8 sprawozdania zostało to ujęte. Ja tutaj może na takich najważniejszych pozycjach postaram się skupić. Tutaj Państwu nieco szerzej je omówić. W dziale 010, czyli rolnictwo i łowiectwo, no tutaj najwyższą pozycję jakby dochodową w tym dziale stanowią dochody na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w celu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, bo była to kwota 1 527 343,58 zł. W dziale 100, czyli górnictwo i kopalnictwo, tutaj mamy dochody, wpływy z tytułu wydobywanych na terenie naszej gminy kopalin, jest nazywane opłatą eksploatacyjną, wykonane dochody to 65 500,20 zł. W dziale 400, czyli wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Tutaj łączne dochody bieżące zrealizowane w kwocie 803 532,43 zł. No, najwyższą pozycję tutaj w strukturze tych dochodów w tym dziale stanowią oczywiście wpływy z dostarczania, z usług dostarczania wody. To była chociażby kwota 742 772,30 zł. Ale mieliśmy tutaj również chociażby wpływ z tytułu odszkodowania za uznaną szkodę całkowitą na jednych ze składników naszego majątku, na jednym z samochodów używanym tutaj do zadań służbowych, była to kwota 5800 zł. Dział 600, czyli transport i łączność, potocznie zwane drogownictwo. Tutaj jeśli chodzi o dochody w tym dziale, to chociażby środki pozyskane na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, kwota 519 710 zł i 27 groszy. Łącznie, jak również mieliśmy pozyskane środki na sfinansowanie bezpłatnych przewozów dla wyborców w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, które odbywały się w dniu 15 października 2023 roku. W dziale 700, czyli gospodarka mieszkaniowa, tutaj łącznie zrealizowane dochody to 953 złote 18 groszy. Tutaj wśród tych
Wśród tych dochodów między innymi mamy wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, czy chociażby wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Dział 750, czyli administracja publiczna. Tutaj zrealizowane dochody 127 831 zł i 36 groszy. Tutaj chociażby mamy wpływy środków jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Była to kwota 71 230 zł i 7 groszy. Również wpływy chociażby z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, ale także wpływ odszkodowania wynikającego z umowy. To dotyczyło innego pojazdu tutaj, składnika mienia pojazdu służbowego i była to kwota 8135 zł i 44 grosze. Szanowni Państwo, w kolejnych działach, dział 751, tutaj mamy chociażby zrealizowane dochody bieżące w kwocie 49 738 zł. Tutaj w tym dziale są to między innymi dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na przygotowanie prowadzenia wyborów do parlamentu, które się odbywały w roku 2023, ale także chociażby dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców. W dziale 754, czyli bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa, zrealizowane dochody 15 211 zł i 60 groszy. Tutaj była to dotacja celowa pozyskana ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych. Jeszcze później po stronie wydatkowej nieco szerzej o tym projekcie opowiem. Dział 756, czyli dochody osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Są to zrealizowane dochody, można powiedzieć tak zwane dochody własne, czyli chociażby tutaj z uchwalanych przez Radę stawek podatku. Mamy tutaj szczegółowo rozpisane wpływy z poszczególnych jakby rodzajów opłat, podatków funkcjonujących na terenie naszej gminy w swoich wysokościach, czyli wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku leśnego, środków transportowych, z podatku rolnego, zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, wpływy z opłaty targowej, ale też i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków właśnie czy opłat. W tym dziale, drodzy Państwo, mamy również wpływy z części opłaty za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, jak i udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa, czyli mówiąc wprost, udziały gmin w PIT-cie. I w przypadku naszej gminy w zeszłym roku było to 2 549 837 zł. W dziale 758 różne rozliczenia. Tutaj mamy ujęte subwencje, które nasz samorząd otrzymał w roku ubiegłym ze środków budżetu państwa. Były one łącznie zrealizowane w kwocie 11 479 166 zł i 30 groszy. Tutaj na stronie 11 istniejszego sprawozdania macie Państwo przedstawione, ile wynosiła część chociażby oświatowa tej subwencji. Ile oczywiście wynosi ta jakby część ogólna subwencji dla jednostek samorządu, ale także są wyszczególnione chociażby kwoty jako środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, bo takie środki również w roku ubiegłym do budżetu naszej gminy wpłynęły z racji realizacji określonych zadań. Dział 801, czyli oświata i wychowanie. Tutaj mamy ujęte dochody zrealizowane w kwocie 523 568 zł i 23 grosze. Ten dział dotyczy oczywiście oświaty i tutaj na dochody w tym dziale składają się między innymi wpływy z najmu chociażby sal gimnastycznych, wpływy z różnego rodzaju rozliczeń z lat wcześniejszych, czy też tutaj opłaty w oddziałach przedszkolnych,
wpływy za właśnie za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czy też chociażby dotacje celowe na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, wpływy na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, czy też dotacje w ramach rządowego programu Aktywna Tablica. Jak również oczywiście zakup, dotacje na zakup podręczników, czy też środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Dział 851, ochrona zdrowia, tutaj zrealizowane dochody 84 194,78 zł. Tutaj mamy wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach działających na terenie gminy Zadzim. Dział 852, pomoc społeczna, ale w sumie jak i kolejne 853, 854, 855 są to te działy, w których ujęte są środki i dochody w ramach zadań realizowanych przez nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to różnego rodzaju oczywiście chociażby zasiłki, świadczenia, fundusz alimentacyjny funkcjonujący, czy różnego rodzaju zadania w zakresie polityki społecznej, szczegółowo myślę rozpisane tutaj, przedstawione w niniejszym sprawozdaniu. Dziale 900, czyli gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dochody bieżące zrealizowane w kwocie 1 236 063,04 zł. Tutaj mamy między innymi wpływy z odbioru z usług odbioru ścieków, ale największą tą lwią część tej kwoty stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli opłaty zbierane od naszych mieszkańców. Była to kwota 1 122 508,34 zł. Ale także mamy w tym dziale ujęte środki w kwocie 3 830,91 zł, jako środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W dziale tym, drodzy Państwo, również zaplanowano 50 000 zł dochodu jako dochody z tytułu dofinansowania w formie dotacji na zadanie związane z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owienia balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponieważ takie zadanie realizowaliśmy w roku ubiegłym, czyli jakby odbiór tych, mówiąc wprost, odpadów folii rolniczych właśnie z terenów gmin, szczególnie gmin wiejskich, no wpływ dofinansowania nastąpił w roku bieżącym. Dział 921, czyli kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, tutaj zrealizowane dochody to 36 223,64 zł. Na te środki składają się między innymi wpływy z rozliczeń zwrotów z lat wcześniejszych, ale chociażby tutaj mamy środki jako pozyskane dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na realizację projektów lokalnych w ramach naboru Sołectwo na Plus, potocznie nazywane granty sołeckie. Były to projekty realizowane chociażby w sołectwie Dąbrówka, w sołectwie Otok i w sołectwie Zadzim. Przy stronie wydatkowej nieco więcej na temat tych projektów powiem. I ostatni dział 926, czyli kultura fizyczna. Tutaj zrealizowane dochody są niewielkie, bo 118 zł i 18 groszy. Był to zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2022. W części dochodowej budżetu gminy oczywiście pozostają nam jeszcze dochody majątkowe, te zrealizowane w roku ubiegłym, a wykonane były na poziomie 12 980 766,21 zł. I tutaj są one przedstawione od strony 15 niniejszego sprawozdania. Te dochody majątkowe, drodzy Państwo, głównie stanowią kwoty środków przyznanych gminie, pozyskanych przez nas w ramach różnego rodzaju realizowanych zadań, szczególnie oczywiście zadań inwestycyjnych, zadań majątkowych, ale również i innych programów. Tutaj nadmienię, że chociażby w dziale 400 były to zadanie realizowane pod nazwą poprawa efektywności systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Zadzim poprzez przebudowę i rozbudowę stacji poboru i zatrudnienia wody w Woli Zaleskiej, czyli modernizacja, rozbudowa naszej hydroforni w Woli Zaleskiej. Była to kwota 2 705 000 zł. Były to środki pozyskane z samorządu województwa łódzkiego. Tu
tutaj też również wpływ ze sprzedaży wcześniej już wymienionego przeze mnie pojazdu służbowego, samochodu Opel Astra za kwotę 2926,83 zł po stwierdzonej, uznanej szkodzie całkowitej. W kolejnym dziale tutaj, gdzie pojawiły nam się dość znaczne dochody majątkowe, to dział 801, czyli oświata i wychowanie. Tutaj to myślę, że dla wszystkich jest to dość znana jakby tutaj materia. Przeprowadzone bardzo duże zadanie związane z generalnym, myślę tak możemy to nazwać, remontem zespołu szkół w Zadzimiu i środki pozyskane w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład z pierwszej edycji. Była to kwota 9 255 374,35 zł właśnie na realizację tego zadania pod nazwą wymiana źródła ciepła z montażem paneli fotowoltaicznych oraz modernizacją energetyczną budynku zespołu szkół w Zadzimiu. Szanowni Państwo, w dziale 900, czyli gospodarka komunalna, ochrona środowiska, tutaj również pojawiły nam się środki zewnętrzne. Były to środki z samorządu województwa łódzkiego na zadanie pod tożsamą nazwą jak w dziale 400, czyli poprawę efektywności systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Zadzim przez przebudowę, rozbudowę stacji poboru i zatrzymania wody w Woli Zaleskiej. Tutaj w ramach tego jakby szerokiego zadania oprócz modernizacji, rozbudowy hydrofolni Woli Zaleskiej również wybudowaliśmy niewielki odcinek kanalizacji tutaj no na końcówce Zadzimia w stronę Woli Zaleskiej, to jest obręb Wola Zaleska i to właśnie zostało zakwalifikowane w tym dziale, ale również mamy tutaj dochody w kwocie 12 tysięcy na realizację kolejnego projektu w ramach grantów sołeckich, a było to sołectwo Pałki i nazwa zadania poprawa bezpieczeństwa, modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Pałki. W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Tutaj mamy zrealizowane dochody 637 990 zł. To dotyczy, drodzy Państwo, pozyskanych środków również z rządowego programu Polski Ład, edycja trzecia, tak zwana PGR, na zadanie modernizacja strażnic OSP świetlic wiejskich w miejscowościach Jerzew i Zalesie. Była to jakby część środków, która została wypłacona wykonawcy w ślad za określoną wartością robót w roku ubiegłym. Te prace zakończone zostaną w roku bieżącym. Dział 926, czyli kultura fizyczna. Tutaj zrealizowane dochody w kwocie 100 tysięcy złotych dotyczą innego jeszcze projektu, można nazwać lokalnego, realizowanego jakby wspólnie z jednym z sołectw, a było to sołectwo Wola Flaszczyna, a nazwa zadania to budowa kompleksu edukacyjno-wypoczynkowego w Woli Dąbskiej w ramach naboru infrastruktura sołecka na plus, środki pozyskane z budżetu województwa łódzkiego. Szanowni Państwo, drugą częścią jakby budżetu są oczywiście wydatki budżetu gminy i tutaj wydatki ogółem zrealizowane w roku ubiegłym, mamy to przedstawione od strony 17, wyniosły 39 987 519 zł i 98 groszy, co stanowiło 96,57% planu. Realizacja wydatków przedstawiają tabelę właśnie od strony 17 niższego sprawozdania. Jeśli chodzi o wydatki bieżące, to wykonane zostały na poziomie 24 326 438 zł i 75 groszy. Przyglądając się poszczególnym działom realizacji wydatków naszego budżetu w roku ubiegłym, to tutaj może warto zwrócić uwagę, że w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo w całej kwocie wydatków zrealizowanych w tym dziale najwyższą pozycję, podobnie jak po stronie dochodowej, stanowią środki wydatkowane na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę tego zadania. Łącznie była to, no tak, łącznie może Państwu nie podam, mamy to rozbite, prawda? Zwrot podatku akcyzowego 1 497 395 zł 67 groszy, a na obsługę 29 947 zł i 91 groszy. W ramach tego działu mamy także wydatki, które przeznaczane są na funkcjonowanie zbiorczego punktu zbioru Padliny zlokalizowanego w Pietrachach. Tutaj na podstawie porozumienia z trzema sąsiednimi gminami ten punkt funkcjonuje. Oczywiście również otrzymujemy dochody od tych trzech gmin na utrzymanie i funkcjonowanie tego punktu.
Szanowni Państwo, na, tutaj też może warto zwrócić uwagę, ponieważ czasami pojawiają się w przestrzeni publicznej te pytania związane ze zwierzętami bezdomnymi, prawda, z różnego rodzaju programami realizowanymi w tym zakresie, z odławianiem zwierząt. W roku ubiegłym na realizację zadania dotyczącego zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienie im opieki, czyli między innymi tutaj utrzymanie chociażby psów w schronisku i wszelkie usługi weterynaryjne, w roku ubiegłym wydaliśmy 78 986,30 zł. W dziale 400, czyli wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Tutaj w ramach wydatków bieżących kwota zrealizowana 384 657,92 zł. To chociażby koszty związane z dostarczaniem ciepła, czy też w postaci oczywiście zakupu oleju opałowego, chociażby do budynku SPZOZ-u w Zadzimiu, ale także tutaj inne wydatki, jak chociażby zakup energii, zakup materiałów wyposażenia, różne opłaty i składki, w tym opłaty chociażby do PGW Wody Polskie, podatek VAT, czy jakieś usługi remontowe na utrzymanie i funkcjonowanie naszej sieci wodociągowej. W dziale 600 transport i łączność w ramach wydatków bieżących kwota 1 062 013,43 zł. Tutaj chociażby realizacja zadania właśnie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Wspominałem o tym przy stronie dochodowej, na które również otrzymujemy środki z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody łódzkiego. Są to zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ale również ponieśliśmy wydatki w zakresie organizacji przewozów dla wyborców ujętych w spisie wyborców w związku z wyborami do parlamentu w dniu 15 października 2023. W tym dziale, drodzy Państwo, na te wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem, utrzymaniem dróg naszych, na naszym bieżącym utrzymaniem dróg na naszych terenie, czyli zakup materiałów, różnego rodzaju usług pozostałych, wydatkowaliśmy kwotę 202 668,09 zł. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, tutaj zrealizowane wydatki 122 056,83 zł. Tutaj między innymi koszty związane z zakupem energii, usługami remontowymi, czy jakiś zakup usług pozostałych, jak chociażby prawda, przeglądy, te, które muszą się odbywać corocznie, przeglądy okresowe na naszym mieniu, to właśnie te koszty są ujęte w ramach wydatków bieżących w tym dziale. Dział 750, czy administracja publiczna, tutaj zrealizowane wydatki 4 348 451,98 zł. To chociażby tutaj ujęte są koszty funkcjonowania między innymi Rady Gminy, zadania, realizacja zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, chociażby w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, funkcjonowanie samego Urzędu Gminy jako jednostki organizacyjnej, ale również promocja jednostek samorządu terytorialnego, czy te wydatki związane chociażby z podatkiem od towarów i usług, różnego rodzaju opłaty i składki, czy też świadczenia na rzecz osób fizycznych. Szanowni Państwo, w kolejnych działach, dział 751, tutaj mamy wydatki łącznie kwota 49 738 zł, to między innymi zakup usług związanych z przeprowadzeniem aktualizacją rejestru wyborców, ale też na wydatki związane z właśnie organizacją wyborów do parlamentu w październiku, które się odbywały, jak chociażby wypłaty diet komisjom obwodowych, mężom zaufania, zakup artykułów biurowych, środków czystości, czy wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Dział 754, bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa, no tutaj mamy ujęte wydatki na funkcjonowanie, zapewnienie gotowości bojowej naszych jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy, łącznie w roku ubiegłym zrealizowane wydatki 214 250,66 zł. To oczywiście dotyczą one wszelkiego rodzaju zakupu materiałów, wyposażenia, wynagrodzenia konserwatorów, ekwiwalenty za udział w akcjach, ubezpieczenie zarówno druhów strażaków, jak i pojazdów, czy też udzielone dotacje, jak chociażby w roku ubiegłym dla jednostki OSP w Zygrach na zakup defibrylatora,
czy chociażby nagrody za udział w konkursach organizowanych tutaj przez samorząd gminy, a związane z tematyką ochrony przeciwpożarowej. I tutaj również mamy ujęte wydatki w kwocie 15 212 zł 60 groszy na realizację zadania w zakresie Funduszu Sprawiedliwości, bo to zadanie realizowane przez koła gospodyń z terenu gminy Zadzim. Tak, o, dobrze. Na realizację zadania, jak wspomniałem, właśnie przez KGW. To zadanie było realizowane podczas drużynek gminnych w roku ubiegłym w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Dział 757, obsługa długu publicznego. Tutaj, drodzy Państwo, zrealizowane wydatki to 287 947 zł i 29 groszy. Te wydatki dotyczą obsługi, tak naprawdę zadłużenia, jakie samorząd nasz posiada. Oczywiście te zobowiązania zaciągnięte w latach wcześniejszych. Zarówno czy to z tytułu kredytów, czy chociażby pożyczek. Dział 758, różne rozliczenia. Tutaj nie mamy poniesionych wydatków w roku ubiegłym, ponieważ nie była uruchomiona rezerwa ani ogólna, ani celowa. Dział 801, czyli oświata i wychowanie. Tutaj wydatki związane z funkcjonowaniem naszych dwóch placówek oświatowych, czyli zespołu szkół w Zadzimiu, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach. Łącznie kwota 9 328 994 zł i 62 grosze. W ramach tych wydatków oczywiście tutaj ujęte są koszty związane z wynagrodzeniem osobowym nauczycieli, pracowników niepedagogicznych tych placówek, wszelkiego rodzaju składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy czy Fundusz Solidarnościowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, zakup wszelkiego rodzaju materiałów, wyposażenia, energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, wydatki chociażby związane z przyznaniem nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Były to swoistego rodzaju nagrody, tak, takie jak dodatki wypłacane nauczycielom. Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w związku z dodatkowymi lekcjami języka polskiego dla uczniów z Ukrainy, bo takich uczniów również posiadamy w naszych placówkach oświatowych, a także wszelkiego rodzaju inne wydatki kwalifikujące się do tego działu. Są one, myślę, tu szczegółowo wskazane od strony 21 niniejszego sprawozdania. Szanowni Państwo, w kolejnym dziale, czyli w dziale 851, ochrona zdrowia, tutaj mamy zrealizowane wydatki w kwocie 83 902 zł i 80 groszy. Środki te przeznaczono na zwalczanie narkomanii, między innymi, czy przeciwdziałanie alkoholizmowi. Są one realizowane w myśl gminnego programu profilaktyki, przeciwdziałania przestępczości. Tutaj realizowanego chociażby przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kolejnym dziale, czyli dział 852, pomoc społeczna, tutaj ujęte, może tak, zrealizowane wydatki łącznie w kwocie 1 163 142 zł 85 groszy, dotyczą chociażby wydatków ponoszonych na koszty pobytu w DPS-ach, w ośrodkach wsparcia, środki wydatkowane na szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej, zakup materiałów wyposażenia, składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy też dodatki wypłacane dodatki mieszkaniowe, różnego rodzaju zasiłki, które są realizowane przez nasz ośrodek pomocy społecznej, ale również i samo funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej jako jednostki, czyli chociażby wynagrodzenia osobowe tych pracowników ośrodka, wszelkiego rodzaju tutaj koszty pochodne, zakup materiałów, niezbędnego wyposażenia czy różnego rodzaju usług.
Dział 853 to te pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Tutaj wydatkowana kwota 1 568 822,66 zł. Tutaj widzimy, że tutaj chociażby środki wydatkowane na wypłatę dodatku węglowego, wypłatę dodatków energetycznych, czy też tutaj wydatki związane z dystrybucją węgla w myśl ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Była to niemała kwota, drodzy Państwo, ponieważ 1 548 422,66 zł. Dział 854 i 855 to również te zadania administrowane, realizowane przez nasz GOPS. Tutaj w dziale 855 są to chociażby świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizacja karty dużej rodziny, czy też tutaj zadania realizowane w zakresie rodzin zastępczych. Dział 900, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1 499 578,77 zł. Tutaj oczywiście ujęte mamy koszty funkcjonowania chociażby naszej gminnej oczyszczalni ścieków znajdującej się w Kazimierzewie. Są to koszty związane z zakupem energii. No dość istotne tutaj w tej strukturze wydatków, zakup usług pozostałych, czyli różnego rodzaju przeglądy, chociażby urządzeń tam funkcjonujących, zakup materiałów wyposażenia, czyli różnego rodzaju opłaty i składki, ale najwyższą częścią wydatków w tym dziale są oczywiście opłaty związane z odbiorem i zakresem odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Tutaj kwota łącznie w tym rozdziale to 1 090 465,89 zł. Tutaj oczywiście są też ujęte wydatki związane z wynagrodzeniami, chociażby osobami pracowników zajmujących się tymi zadaniami, czy odpisy na zakładowy fundusz. Kolejnym rozdziałem w ramach tego działu są wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy Zadzim, łącznie kwota 186 696,60 zł. Tutaj oczywiście głównym kosztem jest zakup energii elektrycznej, ale też i usługi remontowe dokonywane na oświetleniu ulicznym. W ramach tego działu mamy również wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska. Tutaj mamy również wydatki związane, drodzy Państwo, z tak zwaną pozostałą działalnością, jaką, w ramach której ujęte są między innymi zakup materiału wyposażenia, usług remontowych czy różnego rodzaju opłaty i składki. Dział 921, czyli kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, zrealizowane wydatki to 384 328,53 zł. Tutaj w ramach tego działu są to wydatki związane z funkcjonowaniem chociażby tutaj orkiestr, chórów, kapel na naszym terenie, czyli finansowanie chociażby wynagrodzeń kapelmistrzów w poszczególnych tych organizacjach, jakieś wpłaty na chociażby pracownicze plany kapitałowe, czy różnego rodzaju inne usługi pozostałe. Mamy tutaj w tym dziale również ujęte wydatki w zakresie realizacji tych projektów lokalnych, o których wspomniałem przy stronie dochodowej, czyli realizację tak zwanych grantów sołeckich w sołectwie Dąbrówka. Było to zadanie pod nazwą zakup namiotu imprezowego z ławkami i stołami. Realizacja projektu w sołectwie Otok, jakim było doposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP Zalesie, a także projekt zrealizowany w sołectwie Zadzim, sołectwo Zadzim na Dożynkach. Tutaj w sprawozdaniu na stronie 27 przedstawione są poszczególne kwoty na realizację tych projektów lokalnych. Oczywiście w tym dziale mamy również ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej biblioteki publicznej w Zadzimiu, kwota 286 149,76 zł, ale także wydatki związane z ochroną zabytków, opieką nad zabytkami. Tutaj w roku ubiegłym ponieśliśmy koszty w kwocie 17 524 zł na usługi cięć takich sanitarnych,
porządkowych drzew w parku w Zadzimiu oraz usługi zdjęcia założenia siatki ochronnej na budynku pałacu w Zadzimiu. Dział 926, kultura fizyczna. Tutaj wydatki zrealizowane w kwocie 35 tysięcy złotych. W całości są to wydatki, które trafiły do Gminnego Klubu Sportowego w Zadzimiu, Pisia Zygry, na funkcjonowanie tego właśnie klubu sportowego. Po stronie wydatkowej, drodzy Państwo, oczywiście mamy również i te wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w roku ubiegłym. Zostały one wykonane na poziomie 15 661 081 złoty i 23 grosze. Mamy szczegółowo te wydatki majątkowe wskazane w tabelach od strony 28 niniejszego sprawozdania. I drodzy Państwo, tutaj w tych takich najbardziej, myślę, istotnych pozycjach, jeśli chodzi właśnie o realizację wydatków majątkowych, to oczywiście te zadania inwestycyjne związane chociażby z zadaniem tutaj, jakim było przebudowa, rozbudowa stacji uzdatniania wody, hydroforni w Woli Zaleskiej, jak również zakupiliśmy w roku ubiegłym samochód do obsługi naszych stacji uzdatniania wody. Był to samochód ciężarowy Citroen Berlingo. Wykonane zostały również zadania pod nazwą przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zadzim. Wykonano część robót tych przygotowawczych, budowlanych, dotyczących dróg chociażby w miejscowości Harłów Pańskiej Zawady oraz Zawady Rzechta Drużbińska. Jak również jakby zakwalifikowane do tego samego działu wydatków, czyli w drogownictwie, w ramach zadania remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zadzim, etap drugi. W roku ubiegłym wykonaliśmy dokumentację projektowo-kosztorysowe na poszczególne drogi gminne. Są one tutaj wskazane na stronie 30. Ta dokumentacja posłużyła nam do przeprowadzenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy i w chwili obecnej nawet już też podpisania umowy z właśnie z wykonawcą, które będzie realizowane w roku bieżącym. W roku ubiegłym, drodzy Państwo, również zakupiliśmy sprzęt komputerowy w ramach programu Cyfrowa Gmina. Tutaj dzięki też pozyskanym środkom zewnętrznym, były to środki oczywiście Skarbu Państwa. Tutaj między innymi zakupiliśmy serwer, urządzenia wielofunkcyjne tutaj na potrzeby Urzędu Gminy. W roku ubiegłym również udzieliliśmy wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach na zadanie pod nazwą dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla KPP w Poddębicach. Był to zakup samochodu osobowego marki Kia. Również w roku ubiegłym udzieliliśmy wsparcia, dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach. Dotacja była przeznaczona na zakup łodzi płaskodennej i przyczepy podłodziowej. Tutaj już wspominałem bodajże też przy stronie dochodowej. Także tutaj w dziale 754, gdzie realizowane były zadania w zakresie zapewnienia gotowości bojowej, wydatkowej, przepraszam, w zakresie utrzymania gotowości bojowej naszych jednostek OSP. W roku ubiegłym udzieliliśmy dotacji dla jednostki OSP Zadzim na zakup motopompy pożarniczej. Była to dotacja celowa na zadanie dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostki OSP w Zadzimiu. Szanowni Państwo, w roku ubiegłym podnieśliśmy również wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pod nazwą rozbudowa przedszkola w zespole szkół w Zadzimiu. Tutaj dzięki jakby pozyskanym środkom z 8 edycji programu Polski Ład dokumentacja ta posłużyła nam tak naprawdę już, bo oczywiście tutaj mówię o tych zadaniach zrealizowanych w roku ubiegłym, ale w chwili obecnej ta dokumentacja posłużyła nam do przeprowadzenia postępowania przetargowego, wyłonienia wykonawcy, podpisania umowy i tak naprawdę już rozpoczęcia robót właśnie na to zadanie związane z rozbudową przedszkola tutaj przy szkole w Zadzimiu. Wspominałem już
przy stronie dochodowej właśnie o tym bardzo dużym, myślę, głównym zadaniu, jakie realizowaliśmy przez no, nie tylko lwią część roku ubiegłego, ale rozpoczęto nowo w 2022 roku, czyli wymiana źródła ciepła z montażem paneli fotowoltaicznych oraz modernizacją energetyczną budynku zespołu szkół w Zadzimiu, czyli ten gruntowny remont budynku szkoły w Zadzimiu. Łączna kwota wszystkich wydatków przekracza nieco ponad 10 milionów złotych. W ramach zadania budowa i przebudowa biologicznej czyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej imienia Pawła II w Zygrach zbudowaliśmy, wykonana została nowa lokalna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 10 m sześciennych dla potrzeb właśnie tej placówki. Na oczyszczalni ścieków tutaj w Zadzimiu, w Kazimierzewie, w roku ubiegłym zrealizowaliśmy zadanie pod nazwą budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW-pików. Była to wykonana instalacja fotowoltaiczna wolnostojąca na gruncie, właśnie o mocy 40 kW, która na celu ma zmniejszenie kosztów funkcjonowania właśnie tej oczyszczalni ścieków. Jak już wspominałem, też przy stronie dochodowej w dziale 900 zrealizowane było zadanie budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Zaleskiej, gdzie została zbudowana sieć kanalizacyjna do gości 251 metrów w miejscowości Wola Zaleska. W roku ubiegłym, drodzy Państwo, również wykonaliśmy dokumentację, był to program funkcjonalno-użytkowy na zadanie pod nazwą budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bogucice, gmina Zadzim. Realizacja i wykonanie tej inwestycji w ślad za pozyskanymi środkami z samorządu województwa łódzkiego nastąpi w roku bieżącym. W roku 2023 również wykonaliśmy zadanie pod nazwą modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zadzim. Tutaj zostały wymienione, zamontowane nowe oprawy typu LED na tutaj jakby w centrum Zadzimia, na tak zwanym ryneczku zadzimskim. Było to bodajże 5 sztuk opraw wraz z przezroczystymi kloszami, no, które mają poprawić zarówno i wizerunek, estetykę, jak i bezpieczeństwo tutaj w centralnej części tej miejscowości. Również w roku ubiegłym dokonaliśmy wymiany 30 sztuk opraw sodowych na LED-owych w miejscowościach Ralewice i Rzeczyca. To w ramach zadania modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Ralewice i Rzeczyca. A także w ramach już wspominanych przeze mnie tak zwanych grantów sołeckich, czyli zadania, na które środki pozyskaliśmy ze środków budżetu województwa łódzkiego w ramach naboru sołectwo na plus. Tutaj zrealizowany właśnie ten projekt również związany z poprawą bezpieczeństwa, czyli modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Pałki, gdzie zostało wymienione 15 sztuk opraw na energooszczędne, na te oprawy LED-owe, ale także odtworzone 250 metrów linii oświetleniowej. W ramach zadania modernizacja strażnic OSP, świetlic wiejskich w miejscowościach Jerzew i Zalesie ponieśliśmy te wydatki majątkowe związane z wykonaniem, zakończeniem części prac w roku ubiegłym. Te prace dobiegają końca w chwili obecnej i w najbliższym czasie zostaną całościowo zakończone i nastąpi jakby tutaj wypłata ostatniej części wynagrodzenia wykonawcy. Drodzy Państwo, również w roku ubiegłym wypłaciliśmy zaliczkę wykonawcy w wysokości 2% na zadanie pod nazwą rewalizacja przebudowa zabytkowego pałacu w Zadzimiu, gmina Zadzim, dokumentacja projektowa, bo tutaj na to zadanie również mamy środki pozyskane z rządowego programu Polski Ład, edycja druga. Te prace są jeszcze w trakcie, ich termin zakończenia przewidziany jest na sierpień bieżącego roku. Dotyczy on tej kompleksowej, całościowej dokumentacji dotyczącej budynku potocznie zwanego pałacem w Zadzimiu. I ostatnie chyba z zadań tych majątkowych wykonanych w roku ubiegłym, czyli budowa kompleksu edukacyjno-wypoczynkowego w Woli Domskiej w sołectwie Wola Flaszczyna. Środki pozyskane też z samorządu województwa łódzkiego w ramach naboru infrastruktura sołecka na plus. Tutaj w ramach tego zadania powstał nowy plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, ścieżka edukacyjna, czy chociażby nasadzenia drzew i krzewów oraz oświetlenie w postaci hybrydowej latarni LED. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o stronę przychodową budżetu
gminy Zadzień w roku ubiegłym, to przychody zrealizowano łącznie w kwocie 6 587 528 zł i 34 grosze. I one pochodziły z nadwyżki z lat ubiegłych, a także z niewykorzystanych środków pieniężnych w poszczególnych swoich wysokościach wymienionych na stronie 31. Jeżeli chodzi o rozchody budżetu w roku 2023, to łączna kwota 1 884 433 zł i 40 groszy. Tutaj rozchodami są oczywiście spłaty kredytów, pożyczek czy wykup papierów wartościowych, czyli tych zobowiązań dłużnych tutaj zaciągniętych przez gminę Zadzim i tutaj w roku ubiegłym przypadające do spłaty raty kredytów SGB Bank oddział w Sieradzu, to była kwota 365 tysięcy złotych, raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 219 433 zł 40 groszy, a także wykup obligacji, ostatniej części obligacji z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1 300 000 zł i to właśnie zostało sfinansowane nadwyżką z lat ubiegłych oraz dochodami bieżącymi. Szanowni Państwo, zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na koniec roku ubiegłego stanowiło kwotę 4 088 813 zł i 30 groszy, było zgodne ze złożonym sprawozdaniem RBZ. W roku ubiegłym nie zaciągnięto zobowiązań długoterminowych, a także na koniec roku, czyli na dzień 31 grudnia, nie występowały zobowiązania wymagalne. Finalnie, drodzy Państwo, budżet naszej gminy za rok ubiegły zamknął się deficytem na poziomie 609 643 zł i 69 groszy. Jakby w porównaniu do tego jakby planowanego deficytu, tak, na dzień 1 stycznia w kwocie 2 306 466 zł 83 groszy. Szanowni Państwo, niniejsze sprawozdanie zostało oczywiście przedłożone organowi kontrolnemu, czyli organowi nadzoru, czyli Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi i tutaj uchwałą składu orzekającego z dnia 19 kwietnia bieżącego roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Zadzim skład orzekający w składzie Zofia Delewka przewodnicząca, Paweł Dobrzyński członek i Łukasz Szczepanik członek. Uchwalając następuje, opiniuje się pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zadzim za rok 2023 wraz z uzupełnieniem informacji do wymienionego sprawozdania oraz informacją o stanie mienia gminy i objaśnieniami z uwagą zawartą w uzasadnieniu. Tutaj od razu rozszerzę, że tą uwagą zawartą w uzasadnieniu jest tutaj skład orzekający. Niniejsza informacja, że skład orzekający zwraca uwagę, iż w sytuacji, gdy zapłata odsetek jest skutkiem terminowego regulowania zobowiązań, że działanie takie należy ocenić jako sprzeczne z zasadami gospodarki finansowej. Skład orzekający zwraca uwagę, że w świetle tego przepisu wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Tutaj chodzi o zapłatę po terminie 108 zł i 212 zł. I to jest właśnie ta niewielka uwaga, na którą zwraca swoją uwagę skład orzekający. I tak, drodzy Państwo, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zadzim za rok 2023 się przedstawia. Ja dziękuję za uwagę. Jeśli jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Radny Warycha, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak, z tego co dobrze, jeśli dobrze pamiętam, to tutaj jakby wsparcie, bo to było na rzecz bodajże Komendy Wojewódzkiej, tak, czyli to się nazywa Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej, ono było udzielone rok wcześniej, czyli chyba w 2022 roku, później gdzieś pod koniec chyba roku 2022 jakby fizyczne przekazanie tego pojazdu lekkiego z Komendy Powiatowej na rzecz jednostki OSP w Zgrach nastąpiło, a no jakby już takie te
pewnie tak, to dla skierowane do mieszkańców, czyli pewnie jakieś tam uroczyste, czy takie oficjalne oddanie do użytku, czy poświęcenie samochodu nastąpiło w roku 2023, ale tutaj to wsparcie ze strony gminy Zadzim, tak, udzielone było w 2022 roku, dlatego tutaj tego w sprawozdaniu nie widzimy, bo to był rok wcześniej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze ja miałabym takie pytanie. Radna Miłek, proszę. Tutaj w informacji o stanie mienia komunalnego mam w tym roku planowane zwiększenie na hektar 44. I chciałam zapytać, w związku z czym takie plany tutaj są? Prawie pod sam koniec. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, znaczy tak szczegółowo to ewentualnie po przerwie, tak, mogę uzupełnić i przedopytać w referacie. Wydaje mi się, że to są to planowane zwiększenia związane są z toczącymi się postępowaniami gdzieś tam przed sądem odnośnie jakichś właśnie postępowań spadkowych. I tutaj bodajże to są te powierzchnie ujęte w tej rubryce, ale szczegółowo, no ewentualnie po jakiejś przerwie, tak? Muszę dopytać w referacie i będę mógł. No też być może tak. No muszę ewentualnie dopytać w referacie, to będę mógł konkretnie udzielić odpowiedzi, żeby to Państwa nie wprowadzić w błąd. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przewodniczący Warycha, proszę. Jeszcze ja, 27 strona, panie wójcie. I tam jest czwarty wiersz od góry. W rozdziale 902 gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 090 465 zł, a planowano 1 294 000. Te plany to były tak tonowo jakoś określone na podstawie poprzedniego roku, czy o co to chodzi, że to 200 000 mniej było wydane właśnie? Proszę, panie przewodniczący, szanowni państwo, tak, tutaj plan pewnie odnosił się do szacunku, tak, jaki był przyjęty do wartości pewnie przetargowych, tak, czyli ilości odpadów, która szacunkowo została odebrana rok wcześniej, tak, zestawiając oczywiście z kwotami za odbiór, za gospodarowanie poszczególnej frakcji odpadów. Natomiast rzeczywiste wykonanie, no tutaj oczywiście ono jakby jest wynikiem tych faktycznie poniesionych wydatków. Tutaj już jak nieraz wspominałem, też staramy się kontrolować, mieć jakby taką bieżącą czujność też nad realizacją tego zadania, chociażby poprzez systematyczne jakby tutaj ważenie wszystkich odpadów odbieranych z terenu naszej gminy przy każdym odbiorze i z każdego terenu. Więc tutaj no pewnie gdzieś to te działania przyniosły taki skutek, jak i również z tego, co myślę, że pamiętam, w roku ubiegłym, no też w porównaniu do lat wcześniejszych znacznie mniejsza ilość tych odpadów wielkogabaretowych była odebrana podczas zbiórki, a wiemy, że te odpady wielkogabaretowe no chyba są najdroższą pozycją w umowie, jakby w ofercie tutaj z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie, co pozwoliło uzyskać ten, że tak powiem, bardziej pozytywny wynik, jeśli chodzi o kwotę wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi. Dziękuję. Proszę, panie kierowniku. Do planu bierzemy zawsze, czyli przywóz odpadów z roku wcześniejszego, czyli jak robimy przetarg 2023 na 2024, to bierzemy 2022 ilość odebranych odpadów i połowę roku 2023. Wtedy sobie dzielimy przez miesiące i w ten sposób bierzemy. Dlatego mogło być w 2022 większa ilość, tak jak pan wójt mówi, gabarytów i innych rzeczy i połowa tego. I dlatego później ten plan może być różny. A tutaj jest faktycznie, tak jak pan wójt mówi, wszystkie odpady są ważone i płacimy później od tony odpadów. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę.
Stawiam wniosek o wypracowanie pozytywnej opinii na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zadzień za rok 2023. Kto jest za? Obie komisje? Obydwie komisje, tak. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Wszyscy są za. Dziękuję. Robimy jakąś przerwę? Przechodzimy do punktu 5. Analiza raportu o stanie gminy Zadzim za 2023 rok. Proszę Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, raport o stanie gminy Zadzim za rok 2023. Tutaj konieczność przygotowania i przedstawienia takiego raportu wynika z artykułu 28aa ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy. Tutaj, który stanowi, że wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy właśnie takowy raport. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, podjętych uchwał Rady Gminy czy budżetu obywatelskiego. Raport o stanie gminy, tutaj Rada rozpatruje, czy swoista debata nad raportem odbywa się podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Niemniej jednak na posiedzeniu dzisiejszej komisji tutaj zaproponowaliśmy analizę właśnie tego przedstawionego Państwu raportu, który w ustawowym terminie został przedłożony. Tutaj tak formalnie nadmienię jeszcze, że w debacie nad raportem o stanie gminy mogą również zabierać głos mieszkańcy, którzy jeżeli taką wolę chcieliby wykazać, to powinni złożyć do przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców. Szanowni Państwo, przygotowany przez nas raport o stanie gminy za rok 2023, podobnie jak i w latach wcześniejszych, tutaj w swojej strukturze zawiera między innymi te informacje ogólne o naszej gminie, informacje o tej sytuacji. Informacje o sytuacji demograficznej. Tutaj chociażby no, z tych informacji możemy prawda, wyciągnąć wniosek, że przynajmniej śledząc, a to w szczególności dla Państwa radnych, którzy kontynuują swoją funkcję kolejne lata, że tutaj jakby śledząc te zmiany, no niestety możemy stwierdzić, że nasza gmina w niewielkim stopniu, ale troszeczkę się wyludnia. I tutaj mamy postępujące zmniejszenie liczby mieszkańców naszej gminy. Tutaj na koniec roku ubiegłego mieszkańców gminy zameldowanych wobec stały wynosiła liczba 4798 osób. Tutaj w raporcie oczywiście ujęte są takie dane, chociażby o przyroście naturalnym, podziale według tego wieku ekonomicznego, liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach naszej gminy, ale także struktura mieszkańców czy struktura wiekowa mieszkańców czy ruchy migracyjne. Raport zawiera również informacje na temat władz lokalnych i jednostek organizacyjnych gminy, co myślę akurat dla Państwa no, są informacjami takimi dość tutaj jakby znanymi i te informacje pewnie dla Państwa są, tak powiem, klarowne. Oczywiście ważną częścią raportu są informacje te finansowe, ale tutaj możemy niejako po analizie sprawozdania z wykonania budżetu no stwierdzić, że w raporcie oczywiście ujęta jest część tylko powiedzmy tutaj tych wszystkich zrealizowanych w roku ubiegłym zadań, które podzielone są na
na tą część dochodową budżetu, na część wydatkową budżetu, czy też wykaz chociażby pozyskanych środków pozabudżetowych. Tutaj w tabeli na stronie 17, tak jak omawiałem, pewnie w wydatkach, szczególnie majątkowych budżetu, tutaj macie Państwo wyszczególnione wszystkie zadania inwestycyjne, zadania majątkowe, które w roku ubiegłym na terenie naszej gminy były realizowane wraz z ujęciem tych danych dotyczących wartości całego projektu, wysokości pozyskanych dofinansowań czy wysokości wkładu własnego. Szanowni Państwo, w raporcie również zawarte są informacje na temat wysokości podatków i opłat lokalnych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Tak jak już też wspominałem chociażby przy sprawozdaniu z realizacji budżetu o poszczególnych kwotach. Tutaj mamy również podane inne wartości liczbowe, jak chociażby liczbę złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego czy powierzchni użytków rolnych na terenie naszej gminy. Także te dane zawarte w raporcie mogą, prawda, czasami posłużyć do takiej ogólnej wiedzy na temat naszej gminy. Szanowni Państwo, w raporcie, częścią raportu jest również informacja o stanie mienia komunalnego, jednakże oczywiście taka informacja również stanowi załącznik, stanowi ważny element sprawozdania z wykonania budżetu. Tutaj zarówno wyszczególnione są posiadane przez gminę grunty, budynki, jak i budowle czy urządzenia, środki transportowe, a także inwestycje gminne, czyli stan zaangażowania środków. Szanowni Państwo, raport o stanie gminy zawiera również informacje o realizacji wszelkiego rodzaju polityk, programów i strategii. Tutaj są one wyszczególnione na stronie 26, czyli poszczególne programy, na których się opieramy i realizujemy je przy pomocy chociażby naszych jednostek organizacyjnych. W raporcie zawarliśmy również informację dotyczącą pracy i funkcjonowania Rady Gminy w roku ubiegłym. I tutaj możemy chociażby odczytać sobie informację, że w roku ubiegłym Rada Gminy podjęła 79 uchwał, z czego 20 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, a 39 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Organ nadzoru lub sąd administracyjny, a tutaj w tym przypadku organ nadzoru, jakim jest wojewoda łódzki, stwierdził nieważność, czyli uchylił w całości jedną uchwałę, była to uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w terenie gminy Zadzim za rok 2023, a w 5 przypadkach wszczęte było postępowanie nadzorcze. Szanowni Państwo, w raporcie również wskazaliśmy informację na temat współpracy z innymi społecznościami samorządowymi. Tutaj gmina Zadzim należy chociażby do Związku Gmin Regionu Poddębickiego, ale także do lokalnej grupy działania Podkowa. Zostały tutaj również w raporcie wskazane i opisane jakby ogólne zadania i cel, dla których funkcjonują i istnieją te stowarzyszenia czy właśnie związki międzygminne. Raport obejmuje też w takiej części, nie, że tak powiem, opisowej, ale i wizualnej, zrealizowane zadania, inwestycje w roku ubiegłym. Są one tutaj ujęte od strony 32. Poszczególne zadania, które myślę, no, nie będę może w tej chwili tutaj je wymieniał, ponieważ no, kilka minut wstecz przy omawianiu sprawozdania wykonania budżetu myślę, że wszystkie te zadania zostały wymienione. Tutaj mamy przedstawione również te graficzne informacje w postaci chociażby zdjęć z poszczególnych inwestycji, które no mogą nam, a przynajmniej części z Państwa, tylko przypomnieć to, czym zajmowaliśmy się w roku ubiegłym. Były to te większe zadania majątkowe, zadania inwestycyjne, ale również te mniejsze, tak zwane projekty, chociażby projekty lokalne, czy opracowania różnego rodzaju niezbędnych dokumentów, czy dokumentacji, które posłużyły nam albo posłużą do realizacji kolejnych zadań, chociażby w roku bieżącym.
Szanowni Państwo, w raporcie zawarte również są informacje na temat gospodarki nieruchomościami i zagospodarowaniu przestrzennym. Tutaj z informacji, jakie zostały zawarte w raporcie, możemy dowiedzieć się, że chociażby w roku ubiegłym wydaliśmy łącznie 43 sztuki, jeśli chodzi o decyzję o warunkach zabudowy, dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 21 sztuk, jeśli chodzi o zabudowę usługową, przepraszam, 21 sztuk tej zabudowy mieszkaniowej, 5 sztuk zabudowy usługowej, a także inne. Były to różnego rodzaju budynki gospodarcze, wiaty, garaże, panele fotowoltaiczne czy silosy i stawy. 17 sztuk takich właśnie WZ-ek. W roku ubiegłym wydaliśmy 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 12 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości czy 32 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości. Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, w raporcie zostały przedstawione i w sposób taki opisowy właśnie ujęte te zadania, które, takie podsumowanie właściwie zadań, które prowadziliśmy w roku ubiegłym, zarówno w zakresie właśnie drogownictwa, w zakresie funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej, czyli tej sieci wodociągowej, jak i sieci kanalizacyjnej, także te prace remontowe wykonane na właśnie na tych na tej infrastrukturze, ale również i gospodarka odpadami, która w myśl ustawy z 2012 roku, tej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na nas no właśnie ten obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu naszej gminy. Tutaj na stronie 49 niniejszego raportu macie również Państwo zawarte informacje odnośnie ilości odpadów odebranych z podziałem na poszczególne frakcje z terenu naszej gminy w roku ubiegłym w poszczególnych miesiącach. To jakby koreluje, zazębia się chociażby tu z pytaniem pana przewodniczącego odnośnie ilości odpadów, które zadane było do sprawozdania z wykonania budżetu. Drodzy Państwo, w raporcie również ujęte mamy te informacje dotyczące funkcjonowania naszych placówek oświatowych, czyli Zespołu Szkół Zadzimy, Szkoły Podstawowej w Zygrach, i te informacje dotyczą między innymi chociażby struktury i zatrudnienia w tych dwóch placówkach, ilości uczniów w poszczególnych latach szkolnych, w podziale na szkołę podstawową i na szkołę podstawową i przedszkole, czy też oddziały przedszkolne, ilość etatów nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach, czy również ilość etatów w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego, a także informacje te średnie, uśrednione dotyczące chociażby otrzymywanych wynagrodzeń. Tutaj jeśli chodzi o oświatę, to również zawarte są informacje w zakresie pomocy materialnej, jaka została udzielona uczniom w roku 2023, w zakresie dowożenia uczniów do szkół, czyli koszty chociażby funkcjonowania tego zadania, ale i liczba dzieci, jaka korzysta właśnie z dowozów, jest ich 379. W raporcie ujęte zostały również średnie wyniki egzaminów ósmoklasisty w 2023 roku z poszczególnych przedmiotów, ale też i informacja na temat realizacji różnego rodzaju programów, które nasze placówki oświatowe realizowały. Były to różnego rodzaju zadania, chociażby w ramach programu Aktywna Tablica czy Laboratoria Przyszłości. Nasze placówki realizowały różnego rodzaju współpracę z innymi zewnętrznymi placówkami czy organizacjami, jak chociażby z Łódzkim Uniwersytetem Dziecięcym Politechniki Łódzkiej. Brały udział w różnego rodzaju konkursach, włączały się w różnego rodzaju akcje, między innymi z Komendą Powiatową Policji, czy też z Gminną Biblioteką Publiczną, a także na przykład Biblioteką Pedagogiczną z Poddębic. Także myślę, wiele ciekawych
wiele ciekawych inicjatyw zostało przez nasze placówki w roku ubiegłym podejmowanych i realizowanych. Oczywiście w raporcie również chcieliśmy pokazać tutaj jakby współpracę właśnie naszych placówek oświatowych z nami jako, z samorządem gminy, tutaj z urzędem gminy w kontekście chociażby organizacji różnego rodzaju wydarzeń patriotycznych i bardzo się cieszymy, że nasze placówki oświatowe jakby tu krzewiąc i dalej no, jakby kontynuując tą obrany przez siebie kierunek w zakresie właśnie takiego właściwego wychowania młodych obywateli, młodych Polaków, że również bardzo często włączają się w takie, właśnie inicjatywy. Szanowni Państwo, w raporcie dość obszernie, myślę, też zostały zawarte informacje z zakresu realizacji tej szeroko rozumianej pomocy społecznej. Tutaj te dane przedstawione od strony chociażby 60, od strony 64 obejmują realizację danych wynikających z gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na poszczególne, lata, realizację gminnego programu wspierania rodziny, czy realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Tutaj jak choćby realizowane różnego rodzaju świadczenia, opiekuńcze, wypłatę różnego rodzaju zasiłków, czy udzielanie schronienia osobom bezdomnym. W informacji tej również zawarte są opisy dotyczące realizowanych programów, jak choćby posiłek w domu i w szkole, związane z realizacją programu operacyjnego pomoc żywnościowa, czy też realizacja programów i zadań na podstawie innych, ustaw. Drodzy Państwo, w raporcie zawarliśmy również informacje na temat realizowanych zadań z zakresu profilaktyki na terenie gminy, do których zobowiązuje nas ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Tutaj wspominałem też o tym chociażby przy sprawozdaniu z wykonania budżetu, że ten gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określa lokalną strategię w zakresie właśnie tej profilaktyki uzależnień od różnego rodzaju substancji i te działania mają charakter długofalowy, stanowią kontynuację wcześniej prowadzonych działań w tym w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Tutaj w części jakby opisowej, myślę dość szczegółowo, zostały jakby wskazane właśnie zadania i kierunki realizacji tych właśnie, programów. Za jakby koordynację, realizację programu odpowiedzialny był wójt gminy Zadzim, ale w jego ramach inspektor spraw samorządu działalności gospodarczej przy współpracy właśnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Tutaj w raporcie również zawarliśmy informacje chociażby o wartości alkoholu sprzedanego na terenie naszej gminy w roku ubiegłym, według oczywiście oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców, ale też informacje chociażby o ilości zezwoleń, jakie została wydana i jakie, funkcjonowała w obrocie na rok ubiegły na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych. Szanowni Państwo, w raporcie również mieliśmy informacje na temat ochrony zdrowia na terenie naszej gminy. Tutaj te zadania realizujemy poprzez naszą jednostkę, jaką jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zadzimiu. Oczywiście z filią SPZO Zadzimiu, z filią w Zygrach. Podstawowe zadania SPZO-u określa jego statut. I tutaj przede wszystkim w roku ubiegłym prowadzona była działalność lecznicza w zakresach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej specjalistyki opieki zdrowotnej, czyli ginekologia i położnictwo, rehabilitacji leczniczej, ale także dodatkowe profilaktyczne programy, jak chociażby programy chorób układu krążenia, badania cytologiczne dla kobiet, szczepienie przeciwko wirusowi HPV, przeciwko COVID-19, czy szczepienia przeciwko
grypie. Tutaj informacje na temat funkcjonowania samego SPZOZ-u również zostały ujęte w raporcie, jak choćby stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 roku, czy liczba złożonych, znaczy liczba, może tak, zestawienie wykonanych świadczeń, w tym liczba złożonych deklaracji w POZ-cie, czy struktura wiekowa pacjentów zadeklarowanych w naszym ośrodku zdrowia. Również zawarliśmy informacje chociażby o ilości wykonanych różnego rodzaju poszczególnych zadań, czyli chociażby ilość na przykład osób zaszczepionych poszczególnymi szczepionkami, tak, ilość wykonanych zabiegów fizjoterapii, czy też ilość wykonanych badań laboratoryjnych i obrazowych. Szanowni Państwo, można powiedzieć, że taką już ostatnią, jakby prawie ostatnią część raportu stanowią również te informacje opisowe dotyczące chociażby wykonanych zadań z zakresu promocji gminy. Tutaj dla przypomnienia, staramy się każdego roku tutaj kultywować i też w jakiś sposób też taki przyzwoity wśród naszych mieszkańców przypominać o właśnie tych ważnych wydarzeniach, jeśli chodzi o tutaj o naszą tutaj jakby narodowość, czyli chociażby organizowane były obchody z okazji dnia 3 maja, czyli 232. rocznica uchwalenia Konstytucji, ale również obchody w dniu 11 listopada, czyli święto odzyskania niepodległości, ale mieliśmy również te inne wydarzenia kulturalne, jak chociażby koncert Filharmonii Łódzkiej w naszym Zadzimskim Parku, czy organizację dożynek gminnych, czyli takiego jakby święta z podziękowaniem dla rolników, świętem plonów, tutaj zrealizowane przy współpracy z parafią w Zadzimiu oraz Gminną Biblioteką Publiczną, które zorganizowane były również na terenie parku w Zadzimiu. Mieliśmy również takie wydarzenie już na końcówce roku, ono miało miejsce 4 grudnia nieopodal miejscowości Jerzew, gdzie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej powstańców styczniowych oddziału Żandarmerii Narodowej, którzy polegli, no wedle danych tutaj takich historycznych, właśnie w potyczce gdzieś między Koniszewem a Jerzewem. Tutaj pomysłodawcą, inicjatorem było Towarzystwo Strzelec, które zwróciło się do nas o pomoc, a tablica została dofinansowana ze środków budżetu samorządu województwa łódzkiego. Właśnie w tej końcowej części raportu również zawarte informacje opisowe na temat funkcjonowania kultury na terenie naszej gminy, czyli chociażby funkcjonowanie naszej gminy Biblioteki Publicznej w Zadzimiu, jak chociażby struktura zbiorów bibliotecznych, liczba czytelników korzystających z naszej biblioteki, czy strukturę wypożyczeń. W sposób opisowy, ale i graficzny została również przedstawiona realizacja projektów, które nasza biblioteka realizowała w roku ubiegłym, a także wszelkie inne zadania, do których ta jednostka kultury się włączała. Szanowni Państwo, tutaj jednym z jakby zadań też nałożonych na instytucje publiczne jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Tutaj tak informacyjnie również w raporcie ujęliśmy właśnie jakby te informacje o zapewnieniu dostępu właśnie osobom niepełnosprawnościami, czy ogólnie określonymi jako osobom ze szczególnymi potrzebami. Tutaj chociażby to jest to kwestia możliwości dostępu właśnie do budynku przez takie osoby, jak chociażby pochylnia zewnętrzna, tak, czy szerokie przejścia, wyznaczone miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością, czy chociażby toaleta dla osób niepełnosprawnych usytuowana gdzieś na parterze danego budynku. W raporcie ujęliśmy również takie krótkie informacje dotyczące charakterystyki rolnictwa na terenie naszej gminy, bo gmina Zadzim jest gminą o
takim typowo rolniczym charakterze. Zawarte są tutaj informacje o jakości gleb i ich strukturalnym udziale na terenie naszej, gminy, ale także o, bezpieczeństwie, czyli tutaj chociażby o funkcjonowaniu naszych 14 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Przy sprawozdaniu z wykonania budżetu mówiliśmy sobie o tej części finansowej, tak, czyli jakie środki pozyskaliśmy na to, na funkcjonowanie tej chociażby ochrony przeciwpożarowej, ale jakie wydatki ponieśliśmy tutaj. Macie Państwo również te zawarte dane opisowe, chociażby jeśli chodzi o zestawienie wyjazdów poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy, czy podsumowanie innych działań zrealizowanych właśnie w tym zakresie, jak chociażby organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w roku ubiegłym. W raporcie ujęte są również informacje w zakresie turystyki czy miejsc zabytkowych i pamięci narodowej na terenie naszej gminy. No niewątpliwie tymi najcenniejszymi zabytkami na pewno są funkcjonujące obiekty tutaj sakralne, czyli kościoły zlokalizowane w Małyniu, w kościół drewniany w Wierzchach, kościół w Zadzimiu czy kościół w Zygrach, ale także mamy te inne miejsca pamięci narodowej, jak chociażby kapliczki, obeliski czy mogiły zbiorowe żołnierzy poległych w różnego rodzaju walkach na terenie naszej gminy. Są to chociażby, jest to chociażby tak, zbiorowa mogiła żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Zygrach, mogiła lotników tutaj na cmentarzu parafialnym w Zadzimiu, mogiła powstańca w naszym parku w Zadzimiu, tablica upamiętniająca, o której już wspomniałem, tych powstańców styczniowych między Kłoniszewem a Jerzewem, czy też tablica upamiętniająca stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę umiejscowiona tutaj w parku w Zadzimiu. To jest Państwo tak mniej więcej strukturalnie wygląda raport o stanie gminy Zadzim za rok 2023. Jak wspomniałem, debata nad raportem odbywać się będzie na sesji Rady Gminy, na której będzie podejmowana uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu. Tutaj oczywiście po ustaleniu terminu takiej sesji przez pana przewodniczącego tą informację dla mieszkańców, którzy chcieliby wziąć udział w tej debacie, zostanie przez nas umieszczona i będą również oni mogli wziąć czynny udział właśnie w dyskusji, w debacie nad tym dokumentem. I ja dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Musimy to przegłosować? Nie. No nie. Proszę bardzo. Nie widzę. Radna Stębiska, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, tutaj wydaje mi się, że oczywiście szczegółów mogę też zasięgnąć w referacie, ewentualnie czy w jakiejś przerwie mogę tutaj też uzupełnić. Wydaje mi się, że tak, z pewnością jest to związane z koniecznością chociażby zatrudnienia jakby tak zwanych nauczycieli wspomagających dla dzieci z orzeczeniami, tak, które, dla których tak, musimy zapewnić takich nauczycieli, to jest jedno. Dwa, realizacja chociażby tych zadań wynikających ze zmian ustawy prawo oświatowe, czyli udział, to może złe słowo, ale konieczność jakby zatrudniania w placówkach szkolnych psychologów, kurczę, już dokładnie pamiętam, poszczególnych jakby tak tych
tych tutaj specjalistów, tak, którzy muszą funkcjonować. Ja mogę tutaj, to mówię, po przerwie mogę ewentualnie konkretnie podać. I tutaj spodziewam się, że właśnie to zwiększenie etatów będzie wynikało właśnie z jakby realizacji tych zadań nałożonych jakby zmianami tych ustaw, że jakbym około światowych. Trzeba pamiętać oczywiście, że tutaj mamy tak to oczywiście tutaj ujęcie dla dwóch naszych placówek, a szczególnie tam, gdzie te potrzeby się pojawiają, no to też takich właśnie pedagogów musimy zapewnić, tak, dla dzieci, chociażby tak dla dzieci czy dla uczniów z tymi specjalnymi potrzebami. Ja mówię, mogę tutaj w konkretach podać, no nie wiem, czy po jakiejś przerwie ewentualnie, tak jak pan przewodniczący zarządzi, to mogę tutaj uzupełnić swoją odpowiedź. Dyrektorskie to też są na to wykorzystywane, także czy jest taka możliwość takie informacje uzyskać? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tutaj uzupełnię sobie również wiedzę w tym zakresie. Wydaje mi się, że ilościowo możemy Państwu podać, no tak? Wiadomo, nie osobowo, ale ilościowo chyba tak. Ja tutaj oczywiście sobie zweryfikuję sobie tą możliwość, tak? A dwa informacje też, no to już wedle życzenia, czy na następnym posiedzeniu, to też Państwu przekażemy. Rozumiem. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy Radna Dudczak, proszę. Są wynagrodzenia za cały rok wszystkich konserwatorów. Mam tak rozumieć? Proszę pani. Panie Przewodniczący, Szanowni Czyli Państwo. To wychodzi około 1800 zł miesięcznie. W związku z tym gorąca prośba do Komisji Budżetowej, do pana wójta, tego przewodniczącego rady, żeby przyjrzeć się tego tematowi i w jakiś sposób tych konserwatorów wynagrodzić. Dziękuję. Jeśli byłyby jakiekolwiek oszczędności w tym roku, oczywiście, mam nadzieję. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, tutaj tak, jeśli to chodzi o wynagrodzenie konserwatorów, to będzie łącznie ujęta kwota tych konserwatorów, którzy mają umowy, tak, zawarte są, czyli są to konserwatorzy z jednostek z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, jeżeli dobrze pamiętam. Nie pamiętam dokładnie, jaka to jest kwota miesięcznie, to można podzielić, prawda? To można podzielić sobie pewnie z tej kwoty przez 12 i przez 3. Wydaje mi się, że chyba te kwoty wynagrodzeń tych konserwatorów są chyba na równym poziomie bodajże. Proszę? 630 zł na miesiąc. Oczywiście to będą pewnie z pochodnymi, tak? Czy tam to będą oczywiście ujęte również pochodne, tak? Od tych opłacanych wynagrodzeń, tak? Także bardzo proszę w tym temacie. Proszę panią Pukuj. Tak, zauważyłem tu pewną nieścisłość odnośnie tych danych z raportu z wodociągów, gdyż jest bardzo duża różnica między produkcją a wodą dostarczoną. Po prostu gdzie ta woda ginie w takiej ilości, bo tu jest ponad 30% po prostu wody wyprodukowanej, której nie ma dostarczonej. To znaczy to jest nieszczelność tych wodociągów, czy ona gdzieś w jakiś sposób inaczej po prostu. To jest strona 45, że mamy no 120 tysięcy metrów sześciennych ubytku wody wyprodukowanej do dostarczonej. Nie? To jest bardzo duża
ilość i tutaj nad tym bym się po prostu zastanowił, no bo to w takim przypadku to generuje duże koszty, a co się z tą wodą dzieje? Dziękuję, proszę panie wójcie. Szanowni państwo, jeśli chodzi o tutaj jakby funkcjonowanie wodociągów, tak i rozbieżności pomiędzy wodą wyprodukowaną, a wodą finalnie sprzedaną, to one oczywiście zawsze istniały i wynikają przede wszystkim po pierwsze z procesów technologicznych, czyli tutaj w całym procesie jakby tutaj uzdatniania wody, przygotowania jej do bezpośredniego spożycia. Wiadomo, że odbywają się stosowne procesy, tak, czyli chociażby płukania filtrów, tak, na stacjach, ale również płukania, prawda, sieci wodociągowych, szczególnie tych odcinków końcowych, gdzie wiemy, że tam, gdzie nie ma, tak powiem, jakby takiego większego już ruchu, tak, szczególnie na końcówkach sieci, no, trzeba wykonywać stosowne jakby płukania, tak, bo tam ta woda po prostu zatrzymując się jakby no też no traci swoje wartości i z tych względów chociażby sanitarnych takie zadania trzeba prowadzić, to po pierwsze. Po drugie, oczywiście tutaj na pewno na straty wody wpływają różnego rodzaju awarie, tak, jakie zdarzają się czasami gdzieś na sieci wodociągowej, czy jakieś uszkodzenia, jakieś niekontrolowane wycieki, prawda, gdzie na przykład jeżeli nastąpi, to nie wiem, w porze nocnej, no i oczywiście o ile tutaj zawsze staramy się te reakcje podejmować najszybciej, jak się da, czy jeżeli oczywiście zostaniemy gdzieś powiadomieni, tak, ale te awarie czasami się jeszcze zdarzają. Często z powodu, że tak powiem, ingerencji jakichś zewnętrznych czynników, tak, to chociażby mieliśmy w roku, bodajże w roku ubiegłym, gdzie nie wiem, tutaj firmy wykonujące, prawda, te prace związane z układaniem światłowodów na przykład, tak, gdzieś tam w terenie, no, ale to z racji jakiejś, nie wiem, błędnej inwentaryzacji czy złych danych tutaj gdzieś tam w zasobie geodezyjnym, tak, uszkadzali naszą sieć wodociągową swoimi sprzętami, czy to były na przykład jakieś, nie wiem, firmy energetyczne gdzieś wykonujące swoje jakieś tam przyłącza i wtedy oczywiście takie straty wody też następują. Oczywiście po każdych jakichś pracach wykonanych na poszczególnej stacji typu, nie wiem, wymiana agregatu pompowego, tak, po uszkodzeniu czy jakiegoś innego rodzaju, zawsze oczywiście też te jakby procesy technologiczne muszą zostać zachowane, czyli stosowne płukania, tak, aby tutaj no, już woda trafiająca do użytkownika końcowego była w odpowiednich parametrach. No i niestety też musimy wziąć pod uwagę, że myślę, że z pewnością zdarzają się niestety jeszcze i kradzieże wody. My oczywiście staramy się temu skutecznie zapobiegać poprzez chociażby systematyczną wymianę wodomierzy na naszej sieci, którą dokonują konserwatorzy. No ale no, wiemy, że takie przypadki czasami też funkcjonowały tak, że jakiś gdzieś tam w terenie, a szczególnie no szczególnie gdzieś tam w okresach letnich, jak wspomniałem gdzieś tu przy którejś części raportu, no gmina Zadzim jest gminą typowo rolniczą i szczególnie w tych okresach letnich, przy okresach posusznych, ni stąd, ni zowąd czasami okazuje się, że jakiś hydrant nagle, który nie wiem, który nie był używany przez wiele lat, nagle gdzieś tam z niego kapie albo gdzieś mokry, znaczy się, że ktoś tam coś przy nim majstrował, czy też oczywiście to mogą być też inne sytuacje gdzieś tam w jakichś posesjach prywatnych, czemu oczywiście, tak wspomniałem, staramy się sukcesywnie zapobiegać. Konserwatorzy kontrolują swoje tereny, dokonują też odczytów, prawda, między innymi odczytów wodomierzy, sprawdzając jednocześnie stan zaplombowania, liczników i tak dalej, no ale myślę, że wszystkich takich sytuacji na pewno nie da się wychwycić tak w jednym okresie czasu, choć staramy się je niwelować, a to łącznie wpływa na taki właśnie wynik, choć i tak tutaj myślę, że porównując na przykład z latami jeszcze wcześniejszymi, jest to wynik znacząco lepszy. My staramy się oczywiście tutaj na bieżąco nad tym czuwać, tak żeby oczywiście te wartości no, miały jakiś tam jak najbardziej korzystny układ dla nas, bo to oczywiście później chociażby przekłada się na stawkę, na wysokość, na taryfę za metr sześcienny wody, który jest sprzedawany dla użytkownika końcowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 6. Sprawy różne. Proszę bardzo. Radna Stępińska, proszę. Panie przewodniczący, panie wójcie, chciałam tylko zgłosić, że na drodze wojewódzkiej nie świecą na przejściu dla pieszych nie świeci lampa. I na drodze
też na przejściu dla pieszych też mi świeci lampa, więc nie wiem, czy to był dróg wojewódzki zgłosił tą awarię, czy to nasz elektryk gminny to zweryfikował. Ale rozumiem, że w Lewicach, tak? Czy... Proszę bardzo, radna Dudczak, proszę. Panie Przewodniczący, ja bym prosiła o nagranie powiatu Koszeno Brak. Nigdzie nie koszę. Dobrze, dziękuję. Tak? No też nie. Ruszyli powoli. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś? Radna Napieralska. Ja chciałabym zgłosić po prostu, że na otoku po burzy ostatni cały otok nie ma światła nocnego. Było zgłaszane, nie jestem pewna, czy to było naprawiane, czy po prostu to jeszcze nie jest naprawione. Cały otok nowy. Tam coś od transformatora czy coś, no nie ma nocnego światła. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, czy jeszcze są jakieś pytania? To proszę, panie wójcie. Tutaj może sprawa różnych, to na co mogę odpowiedzieć dla państwa na bieżąco. W kontekście tutaj pewnie tak, wykaszania tych pobłotczych dróg, jeśli chodzi o drogi powiatowe, ja też pozwoliłem sobie w tygodniu między innymi tutaj przekazać, tak, czy rozmawiać z radnymi powiatowymi z naszego terenu, konkretnie z panem radnym, byłym przewodniczącym, z panem radnym Mironowskim. On tutaj przekazał mi informację, że właśnie no w tym tygodniu, też mamy piątek, ale dzisiaj słyszę, to już kierownik mówi, że gdzieś tam się pojawi na naszym terenie. Taką informację przekazał, że właśnie, że pod koniec tego tygodnia jakby tutaj służby watowe właśnie miały, że tak powiem, wjechać z tymi pracami, rozpocząć się na terenie właśnie gminy Zadzim i gminy Pęcznie, więc cieszymy się, że tak następuje, bo faktycznie to trzeba przyznać, że no te roślinność na tych poboczach jest dość już wysoka i na pewno no może stwarzać jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. To w tym temacie. Tutaj jeśli, no tak, tylko chwileczkę, odnośnie do zapytania pani radnej Stępińskiej, odnośnie tego zwiększenia, to mam jakąś informację tutaj z referatu, że tutaj w Zygrach wzrósł etat psychologa, jeśli chodzi o szkołę, natomiast Zadzimiu doszedł etat nauczyciela wspomagającego w przedszkolu, a także jeden urlop na poratowanie zdrowia, ale to w Zygrach też tak. Tutaj z tego tu mamy te zwiększenia liczby etatów. To chyba wszystko, panie przewodniczący, moment. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A, jeszcze moment, tak. Podpowiada drodzy państwo odnośnie zapytania pani radnej odnośnie zwiększenia, czy planowanego zwiększenia, tak, mienia komunalnego. Dotyczy to tak, tutaj komunalizacji, wystąpienia, tak, komunalizację dróg w miejscowości Charchów Pański. Ta procedura jest w toku. Natomiast dla państwa też informacji, ponieważ tutaj w trakcie dziś mieliśmy otwarcie ofert na zadaniu przebudowa dróg w miejscowościach Jerzew, Małyń i Zalesie, to w ramach środków pozyskanych z tego programu Polski Ład edycja szósta. I w dniu dzisiejszym mieliśmy otwarcie ofert do godziny 10:30 i złożone zostały następujące oferty. Firma Włodan z Proszewic, kwota brutto za zadanie 1 796 700 zł. Firma Bud Trans z Sieradza 2 402 108 36 groszy brutto. Firma PRD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Sieradza 2 385 017 zł 97 groszy i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Podębic 1 861 483 zł 12 groszy, czyli mieliśmy 4 oferty złożone w dzisiejszym postępowaniu przetargowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 7. Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów i Inwestycji połączone z Rolnictwa i Spraw Społecznych. Dziękuję państwu za przybycie.